Witamy. Na forum pojawiła się prośba, bym właśnie stworzył tak przedstawienie, poradnik, na czym polegają badania w grze Good Game Empire. No to do dzieła. Przy 39 poziomie odblokowuje nam się wieża badacza. Możemy ją zbudować i po zbudowaniu właśnie odblokowują się badania. Badania widzimy właśnie takie coś. Na przykład pierwsze tutaj mamy. Jest to nam najbardziej pożyteczny budynek w grze, właśnie one najwięcej nam dają, ułatwiają grę. Pierwsze na przykład zwiększa szybkość werbunku i widzimy, że mamy aż 7 poziomów i to bardzo długo trwa rozbudowa tego. Czasem nawet po 150 godzin podniesienie jednego poziomu wzwyż. Tutaj pokażę, tylko nie będę mówił o tym. Zwiększa szybkość jednostek wysyłanych do zamków kontrolowanych przez gracza, aż 100% widzimy szybciej. Czasem jest tak, że na przykład 2 poziomy miałem za surowce, a później już są no niestety za rubiny. To nam trochę utrudnia grę. No okej, tu mamy szybsze wytwarzanie narzędzi. Tutaj mamy bardzo szybsze szpiegowanie, czyli szybsze szpiegowanie. Po prostu wysyłam szpiega na barona i to on idzie praktycznie 14 sekund średnio, max minuta. Więc bardzo ułatwia to, możemy sobie fajnie, szybko wszystko atakować. Na dłuższe dystanse też 100% to 105% to nie, przecież jest dużo, nie? O, właśnie bym mógł ulepszyć na następny poziom, ostatni. Aha, mam teraz 90%, jeżeli ulepszę na ostatni, to będzie właśnie 105%. Tu pokazuję wzwyż ile będzie, na razie nie ulepszam. Więcej strażników miasta plus 30%, wydaje mi się, że to jest do każdego, nawet do posterunków, bardzo przydatna rzecz, by nas nie sabotażowali żeby nas nie wykrywali. Tutaj zwiększa liczbę punktów doświadczenia uzyskiwanych w bitwach, to już jest mniej przydatne. Tego się nawet chyba nie opłaca robić. Jeżeli mamy już 70 level, to już zostawić to w spokoju, chyba że już mamy wszystko maksowane, to akurat możemy to podnieść trochę. Zwiększa plądrowanie 40%. Oczywiście przypominam, że te badania są na zawsze. Bardzo przydatna rzecz. Możemy zwiększyć liczbę agentów o paru więcej. Tu są właśnie weterani, o których nie wiedzą ci, którzy nie mają wieży badacza, jak na przykład idzie na nich taki atak nowe wojska. To właśnie jeżeli ich wytrenujemy, przeważnie się oni robią 125 godzin każdy. To jest przeróbka, taka wersja na lepszą z poprzedniego wojaka. No, tutaj mamy 4 weteranów, obrońcy, atakujący, ofensywni i uniwersalne oczywiście. Drogi, bardzo szybko się rekrutuje, u mnie 8 minut 5 się robi. I są no dobrzy, nie, po prostu. Dowódcę trzeba mieć na niego wręcz i bardzo dobrze walczy uniwersalnie, czyli z dystansem i wręcz. To jest prędkość wszystkich weteranów o 20%, jeszcze szybciej to wojsko chodzi. Tutaj punkty chwały widzimy, że nie mogę ulepszyć nie dlatego, że nie mam surowców, tylko dlatego, że nie ma obozu badacza w tej chwili. Obóz badacza to jest taki na parę godzin event, mini event, który właśnie odblokowuje nam badania. Niektóre. Nie, oczywiście sporo mamy odblokowanych od razu. To tak samo potrzebujemy obóz badacza. I jeżeli chcemy jak najszybciej robić weteranów, no to jest tak, że najpierw musimy zrobić to na przykład do 3 punktów, to do 3 punktów, wtedy to i to. Widzimy tutaj taką linię, jak to idzie, jak możemy dojść właśnie do weteranów. To trochę roboty z tym jest oczywiście. Atakujące armie są wykrywane szybciej. Też bardzo przydatne i bym musiał właśnie to robić. Większa liczba ocalałych obrońców, to już tam nie dla mnie. Ochotnik tak samo z wieśniaka nam przerabia na uzbrojonego wieśniaka, ale to tam dużej różnicy nie ma. Tu możemy jeszcze zwiększyć ogólnie ich procent w zamku, ale oni są tacy słabi, że nie patrzy się na nich. Akurat sobie to odblokowałem, to jest fajne, bo możemy sobie na stałe zwiększyć szanse na lepsze wyposażenie, czyli jak tak zwiększamy to mamy większe szanse na legendarny przedmiot i po prostu jest to mega przydatne. Każda rzecz to po prostu jest przydatna. Jest następna zakładka gospodarka.
Gospodarka oczywiście zwiększa na przykład szybkość wózków 120%, to znaczy 105%. Zwiększenie podatków plus 20% na stałe. Wszystko jest na stałe. Tak samo tutaj zwiększa taczkę. Taczkę znaczy, tak się nazywa to. Zwiększa liczbę punktów doświadczenia otrzymywanych przy budowie i ulepszaniu budynków. To też nie jest potrzebne dla mnie za bardzo, ale musiałem to ulepszyć, by dojść do tego. Chociaż dowiedziałem się potem, że to jest zarobiny i co 12 godzin po prostu nie mogę jeszcze zbierać podatków. Czasem jak w nocy idzie się spać i zostawia się podatki, to trzeba na 8 niestety zostawiać, a nie będę tracił na to rubinów. Tutaj zwiększa tartaki, 16% więcej drewna, 16% więcej kamienia. To jest najważniejsze też, 20% więcej żywności. Pojemność wózków zwiększona, czyli po 5000 surki możemy przesyłać. Skraca czas transportu zasobów do innych królestw. Także takie bzdety trochę. Zwiększa szybkość badań. O, właśnie tutaj mam sporo do odblokowania. Co tu będzie? Zmniejsza koszty wykuwania wyposażenia. Niedużo i za bardzo to mnie nie interesuje, bo kasa to pikuś dla mnie. Zwiększa liczbę mieszkańców w głównym zamku. O, to się na pewno bardzo przyda. Więcej złota będzie. I to też się przyda później właśnie. No, niepotrzebnie tak mówię, bo wszystko się przyda. Tak więc tyle na ten temat przedstawiania obozu badacza. Sobie popatrzycie te okienka, które pokazałem. Posłuchacie, o czym mówiłem. Zapraszam do komentowania, do podsyłania pomysłów, co nagrywać. To wszystko w tym malutkim poradniku prezentacji. Na razie.